Hej, dzisiaj nagram Wam filmik, jak przygotowuję filmiki. O tak, proszono mnie o taki filmik, by wytłumaczyć, jak to wszystko robię. Tak więc, jak widzicie, ja używam takiego programu, edytor, naciskamy, to się odpala. Przepraszam, trochę będzie trzęsło, bo ja trzymam to w rączce, a drugą zasłonę. I tak wygląda okno początkowe. Tutaj mamy ekran poglądowy, tu małe ikony, a tu pasek z filmami, klatka po klatce. Tutaj mamy przycisk, zobaczcie, o, wideo, i obok jest folder, który naciskamy, otwiera się nam folder i wybieramy docelowo, znaczy nie docelowo, a wybieramy miejsce, gdzie znajdują się nasze filmiki. Ja mam tutaj, o. I ładuje się. I to jest mój filmik. Chyba haul, o ile dobrze pamiętam. Przenosimy go tu. Łapiąc. Łapiesz. Łapie się lewym przyciskiem. Przytrzyma i przenosimy się tutaj. I znajduje się on tu. Przechodzimy na drugą zakładkę. Widok osi czasu. I widzimy, że tak powiem, klatka pod klatce, ten filmik. W momencie, gdy go puścimy, czekajcie, tylko ściszę trochę, żeby nie było ładnie ryknęło. Gdy go puścimy, widzimy, jak tu się przesuwa suwak. I w momencie, kiedy chcemy wyciąć na przykład albo obciąć coś, zatrzymujemy, tu są nożyczki, naciskamy, o, i ten fragment jest wycięty. Można go na przykład usunąć. Można samemu kliknąć, że w tym miejscu na przykład usuwamy coś, nożyczki. I możemy przyspieszyć na przykład ten fragment, klikając na niego. I tu w opcjach jest szybkość odtworzenia. Wybieramy sobie na przykład 500. Naciskamy OK. Ten fragment się zmniejsza. I zobaczcie, jak on jest przyspieszony, widzicie? Dźwiękiem. Żeby pozbyć się dźwięku, naciskamy tutaj i wybieramy 0. W tym momencie ten fragment przyspieszony będzie bez dźwięku. Widzicie? Można podłożyć w te miejsce na przykład jakąś muzykę. Wybieramy w tej zakładce audio. Pokazują nam się ikony. Możemy oczywiście dodać nowe MP3 albo coś tam. Ja tu już mam dodane i tak samo przyciągamy na raz, dwa, trzy, cztery, na piąty pasek, czyli na nutkę. I tu mamy dźwięk. Dźwięk tak samo możemy przyciąć, klikając tutaj w odpowiednie miejsce i nożyczki. Część przyciętą wyrzucamy. Pach. I mamy, przejdziemy teraz na początek filmu. To ten, sorry. I odtwarzamy z muzyką. Odpala się. Ponieważ był to mały fragment, tak więc bardzo szybko, jak widzieliście, przeminęło to. No i dobra, chyba chodziło o to filmik specjalnie nagrany, żeby pokazać takie podstawowe funkcje tego programu. Dobra, do zobaczenia. Piszcie, jeśli macie jakieś pytania. Do zobaczenia, pa.